patrząc na te budynki za mną się znajdujące, zastanawiacie się i drapiecie się po głowie, co to za miejsce. Oczywiście jest to stołeczne miasto Warszawa. Zdajecie sobie sprawę, że jako stolica Polski było tutaj wiele dynastii, począwszy od Wazów, no oczywiście do współczesnego władcy, jakim jest prezydent. Każdy z tych władców miał tu swój zamek albo pałac. I tak zaczynając chronologicznie od najstarszego, czyli Zamku Królewskiego w Warszawie, wybudowanego przez Wazów, zaczynamy podróż żelami pałacy i zamku. Zamek Królewski kojarzy się przede wszystkim z panowaniem w Polsce Wazów, bo to właśnie przedstawiciel tej dynastii, Zygmunt III, przeniósł tutaj siedzibę Dworu Królewskiego w 1598 roku. Warto jednak pamiętać, że zamek powstał znacznie wcześniej, bo w wieku XIV. Pierwotnie stanowił on siedzibę Piastów Mazowieckich. Po wygaśnięciu tejże linii dynastycznej w posiadanie zamku wszedł Zygmunt Stary, a po nim jego syn, Zygmunt August. Ten drugi ustanowił zamek miejscem zgromadzeń Sejmu Rzeczpospolitej. Na Starym Rynku w Warszawie stoi pomnik nieodłącznego symbolu miasta, czyli syrenki. Jak widzicie, zastał nas wieczór. Za nami jest Zamek Królewski, tam Stare Miasto. A my aktualnie czekamy na jedzenie w restauracji i pierogarni za pieniądze. A ja mam w ręku napar z hibiskusa, pomarańczy, cytryny i porzeczki. Kolejnego dnia naszej wyprawy udaliśmy się na Wilanów, aby zobaczyć rezydencję króla Jana III Sobieskiego, czyli Pałac w Wilanowie. Wybudowany został w XVII wieku w stylu barokowym. Warto dodać, że Jan III Sobieski był jednym z nielicznych elekcyjnych królów Polski, których można powiedzieć, że byli Polakami. No bo praktycznie zaczynając od Wazów, pochodzili ze Szwecji. Sasowie to była dynastia pochodząca z terenów dzisiejszych Niemiec. No mieliśmy jeszcze Stefana Batorego, który wywodzi się z Siedmiogrodu. A Jan III Sobieski był pochodzenia polskiego, jako jeden z nielicznych. I bardzo się do Polski zasłużył, pamiętamy, że wyparł Turków z Wiednia, choć Austriacy sobie tego nie życzyli. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Sobieski miał bardzo duże umiejętności strategiczne. Niestety, nie udało mu się zbudować dynastii, mimo że miał dzieci. Warto z nich zapamiętać Jakuba Sobieskiego, dlatego że Jakub Sobieski był jedynym jego synem, który nie miał tytułu księcia, bowiem urodził się przed koronacją Jana III Sobieskiego. Dlatego Jakub Sobieski był w pewien sposób wykluczony przez szlachtę. Znajduje się teraz na Łazienkach Królewskich, a tak naprawdę przy Pałacu na Wyspie. To miejsce nie kojarzy mi się zbyt dobrze, dlatego że właśnie tutaj odbywały się obiady czwartkowe, a jak wiemy, obiady czwartkowe inicjował Stanisław August Poniatowski, ostatni król Rzeczypospolitej Polskiej, który nie do końca legalnie objął władzę. I dlatego mi się zbyt dobrze nie kojarzy. Jestem teraz w miejscu, które kojarzy mi się jeszcze gorzej niż Pałac Łazienkowski.
Przede wszystkim dlatego, że to właśnie tutaj rezydowali namiestnicy Królestwa Polskiego, a także wielki książę Konstanty. A jeżeli już o Konstantym mowa, to warto zaznaczyć, że właśnie tutaj, w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku próbowano dokonać zamachu na wielkiego księcia Konstantego. I to tutaj rozpoczęło się powstanie listopadowe. Poza tymi złymi skojarzeniami związanymi z panowaniem rosyjskim w Warszawie, a także na terenie Królestwa Polskiego, warto zaznaczyć, że to właśnie tutaj, w Pałacu Belwederskim, rezydował prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a także wcześniej naczelnik państwa Józef Piłsudski. A tutaj znajduje się jego samochód. Tak naprawdę Pałac Prezydencki mieścił się tutaj do roku 1994. Dopiero wtedy Lech Wałęsa przeniósł go do dawnego Pałacu Rady Ministrów, a dzisiejszego Pałacu Prezydenckiego, do którego przejdziemy za chwilę. Ciekawe, mimo że Pałac Prezydencki znajduje się już w innym miejscu od blisko 30 lat, to nadal Belweder jest własnością Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Także nie można go niestety zwiedzać. Zanim jednak Pałac Prezydencki zobaczymy, udajemy się do położonej w pobliżu Trattorii Rukola. Zgodnie z tym, co zapowiadałem, znajduje się przed Pałacem Prezydenckim. A tak naprawdę, wcześniej Pałacem Rady Ministrów, bowiem prezydent ma swoją siedzibę tutaj od 1994 roku. Tak jak mówiłem, Pałac Prezydencki przeniósł tutaj Lech Wałęsa. I od 1994 roku do dziś ma swoją siedzibę tutaj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Kojarzy się zapewne z współczesnością, to został wybudowany już w XVIII wieku. Po tym jak wczoraj ciągle pokazywałem wam zamki i pałace, postanowiłem, że należy wam pokazać tą bardziej zieloną część Warszawy. I tak udałem się na bulwary nad Wiśle. Za mną Stadion Narodowy i rzeka Wisła. Natomiast z drugiej strony znajduje się Syrenka Warszawska, tam na górze. Myślę, że jak już jestem w Ogrodzie Saskim, to pokażę wam takie jedno z bardziej znanych miejsc, które znajduje się praktycznie na samym jego końcu, czyli Grób Nieznanego Żołnierza. Grób Nieznanego Żołnierza na pozór nie ma wiele wspólnego z tematyką zamków i pałaców. Tylko na pozór trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że owy grób znajduje się na terenie zachowanego fragmentu Pałacu Saskiego. Pałac ten nie miał szczególnie szczęścia podczas II wojny światowej. Po upadku Powstania Warszawskiego został zrównany z ziemią w ramach zemsty Niemiec. Warto dodać, że w ostatnich latach pojawił się plan odbudowy tegoż pałacu. Niewykluczone, że za jakiś czas ujrzymy go w bardziej okazałej formie.
Zanim ruszymy w dalszą podróż, udajemy się do pizzerii Casa di Tuza na obrzeżach Ogrodu Saskiego. Właściwie, będąc w Warszawie, powinienem pokazać wam jeszcze jeden pałac. I tak też zrobię, ale najpierw sobie wypatrzę w czasie, w epokę, w której pałac ten był budowany. Czyli do czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pokazuję wam Pałac Kultury i Nauki, czyli według Stalina prezent od Związku Radzieckiego dla Polski. Jak wiemy, został zbudowany ze szczątek polskich miast po II wojnie światowej, z gruzów. No i jest to dziś jednym z najwyższych budynków w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki jest drugim najwyższym budynkiem nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce.
Wokół niego wyrasta wiele drapaczy chmur, z których zobaczymy dwa. Zaczniemy od najwyższego budynku Unii Europejskiej, czyli Warsaw, którego wysokość wraz z iglicą wynosi 310 metrów. Niedaleko Warsaw znajduje się szeroko rozpromowana galeria Złote Tarasy, my jednak nie poświęcamy jej więcej czasu, kierujemy się w stronę najbliższej stacji metra. Wysiadamy pod rondem Daszyńskiego, nasz wzrok przykuwa natomiast pobliski Warsaw Spire, trzeci najwyższy budynek w Warszawie. Również z tego wieżowca nie było nam dane podziwiać panoramy miasta Warszawa, stąd udaliśmy się do położonego nieopodal Crowley Plaza. Wjechaliśmy na taras widokowy, z którego mogliśmy oglądać stolicę z zupełnie innej perspektywy niż dotychczas. Taras widokowy opuszczamy i kierujemy się w stronę browarów warszawskich, w których spożywamy kolację. Znajduje się tutaj wiele restauracji, my postawiliśmy akurat na kuchnię meksykańską.